Podcast Geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Dziś w podcaście geopolitycznym chciałbym się skoncentrować na śmierci Aleksieja Nawalnego. Nie będę się rozwodził, nie będę przybliżał sylwetki tego polityka, tego działacza, ponieważ zrobiłem to 3 lata temu. Tak, szanowni Państwo, część z szanownych widzów tutaj dopytuje mnie, od ubiegłego piątku żebym właśnie podpytuje namawia żebym skomentował żebym przybliżył sylwetkę i tak dalej podczas gdy zrobiłem to w odcinku numer 175 wszystkich państwa zainteresowanych zachęcam do obejrzenia tego Podcastu, tego odcinka podcastu o mitach, o trzech mitach na temat Aleksieja Nawalnego. Tam powiedziałem, co na ten temat sądzę. Moja opinia była, no można powiedzieć, idąca absolutnie pod prąd mediom głównego nurtu, które stworzyły z postaci Aleksieja Nawalnego głównego, takiego, można powiedzieć, demokratycznego, opozycjonistę wo wobec. Władimira Putina, podczas gdy tak oczywiście nigdy nie było. Aleksiej Nawalny był człowiekiem systemu, był człowiekiem jednej z frakcji walczących o władzę, o wpływy w Federacji Rosyjskiej, był związany z rosyjskimi siłowikami, oczywiście z konkretnymi, z konkretną frakcją tych, tych siłowików, która, która myślała, że uda się jej poszerzyć krąg swoich wpływów. Nawalny wielokrotnie wypowiadał się jako taki wielkorosyjski nacjonalista i deklarował, i że nie odda Krymu Ukrainie, i że deklarował poparcie, jeżeli chodzi o wojnę z Gruzją i wiele innych kwestii. Był także Niechętny, niechętny Polsce, o czym dzisiaj politycy w Warszawie po prostu zapominają. Zapominają także, że Nawalny był wielokrotnie wykorzystywany w rozgrywkach rosyjskich służb specjalnych ze swoimi, z ich zagranicznymi odpowiednikami. Wiele ataków na Nawalnego, jak chociażby rzekome oślepienie jego, było zwyczajnie spreparowane i Tutaj to z perspektywy czasu widzimy. Natomiast to, co się wydarzyło już po ogłoszeniu w piątek 16 lutego 2024 roku, że w kolonii karnej na wschodzie Rosji, gdzie odbywał swój wyrok więzienia Nawalny, zmarł. I to, co się wydarzyło później, także w wypowiedziach polskich polityków, to jest absolutnie Nielicujące z powagą Rzeczypospolitej, nie Licujące z powagą polskiej Racji Stanu. Robienie z Nawalnego jakiegoś demokratycznego opozycjonisty, jakiegoś um, realnego rywala dla Władimira Putina jest po prostu wielkim niezrozumieniem tego, co się dzieje wewnątrz Rosji. Ja, Szanowni Państwo, nie wiem, jakie były przyczyny śmierci Aleksieja Nawalnego. Nie wiem, nie mam żadnych dowodów że na przykład było to zabójstwo polityczne ja po potępiam wszelkie zabójstwa zabójstwa polityczne również uważam że gdyby doszło do zabójstwa politycznego należałoby to z całą mocą Potępić, po prostu tak jak każde zabójstwo, tak jak każde zabójstwo polityczne. Natomiast nie dysponujemy takimi, takimi dowodami. To, że informacja jest, została udostępniona przez Departament Federalnej Służby Więziennej dla tego okręgu właśnie, w którym przebywał Przebywał Nawalny, czyli jamalsko-nienieckiego okręgu autonomicznego, to jest jakby jedna sprawa. No wiemy, że z tego komunikatu, że Nawalny miał zasłabnąć nas po spacerze, miał stracić przytomność, i już jej nie odzyskać. Tutaj oczywiście cała spiskowa teoria została do, do, dopracowana przez media głównego nurtu w Polsce i w innych krajach czy Unii Europejskiej, czy, czy NATO, wielu zachodnich polityków, w tym oczywiście na czele z tymi z Wielkiej Brytanii, z Stanów Zjednoczonych, otwarcie oskarżyło Władimira Putina odpowiedzialnością za śmierć Nawalnego w więzieniu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że gdyby Nawalny zupełnie hipotetycznie doszedł kiedyś do... w przeszłości doszedł do władzy, to... Moim zdaniem niewiele by, się, niewiele by zmienił w polityce Federacji Rosyjskiej, a jeżeli by zmienił, to, to myślę, że jeszcze poszedłby dalej niż Władimir Putin, jeśli chodzi o takie wielkomocarstwowe ambicje i plany. I trzeba to po prostu uczciwie, uczciwie powiedzieć. To był taki wielkorosyjski nacjonalista, który chciał Rosji mocarstwowej, Rosji. Silnej, pozbawionej korupcji albo z bardzo ograniczoną korupcją, i tak dalej, i tak dalej. Więc to już o, o tym wielokrotnie mówiłem, mówiłem to bardzo dobitnie w odcinku numer 175 podcastu geopolitycznego. Natomiast no, zupełnie niezrozumiałe jest to, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej 20 lutego bieżącego roku wezwało do siedziby tego resortu przy Alei Szuch, Szucha ambasadora Federacji Rosyjskiej pana Siergieja Andrzejewa. I miało to oczywiście związek ze śmiercią Aleksieja Nawalnego. No, wydaje się to być wręcz absurdalne, że ambasador Rosji jest wzywany do MSZ u bez jakichkolwiek w ogóle podstaw, bez jakichkolwiek realnych powodów, tak? To, żeby. Że MSZ wzywa do przeprowadzenia rzetelnego, transparentnego śledztwa, i tak dalej, i tak dalej. No brzmi wręcz kuriozalnie, to jest jakby to jest mieszanie się wewnętrzne sprawy innego państwa. No trudno sobie wyobrazić, żeby Rosja, Chiny, Stany Zjednoczone, Niemcy, Bułgaria, Rumunia czy, 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 czy Turcja nagle wzywały polskich ambasadorów i nakazywały. Prawda, do wzięcia odpowiedzialności za śmierć jakiegoś, jakiegoś więźnia, do wytyczania jakichś kierunków śledztw, i tak dalej, i tak dalej. No, to jest absurd, to jest absurd i musimy sobie zdawać sprawę, że że tego typu działania, które podejmuje MSZ, eskalują napięcie. Eskalują napięcie w relacjach z Federacją Rosyjską, jest to zupełnie niepotrzebne. Doskonale wiemy, jak wyglądają relacje polsko-rosyjskie. Robienie z, ze śmierci jednego z tysięcy polityków, polityków rosyjskich tego typu afery przejmowanie się tutaj właśnie śmiercią jednego jednego człowieka, który był dość częścią tego establishmentu politycznego federacji rosyjskiej, jest po prostu niepoważne. Warto zauważyć, warto zauważyć, że w chwili, kiedy mówię te słowa, w chwili, kiedy no toczy się cała ta sprawa, Trwa operacja wojskowa Izraela w Strefie Gazy, trwa bombardowa trwają, trwają bombardowania, bombardowania cywilów. Republika Południowej Afryki oskarżyła Izrael o ludobójstwo, złożyła wniosek do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. Tysiące czołowych polityków na świecie mówi o skrajnej sytuacji, skrajnej, jeżeli chodzi o sytuację humanitarną, skrajnej, skrajnej w strefie gazy, o śmierciach dziesiątków tysięcy Palestyńczyków, palestyńskich kobiet, dzieci. A tutaj mamy do czynienia z, z podnoszeniem, z wynoszeniem na sztandary rosyjskiego nacjonalisty i przejmowaniem się jego losami przez MSZ czy przez czołowych polityków w Polsce. No, widać tutaj drastyczną asymetrię, jeśli chodzi o kwestie międzynarodowe, drastyczną asymetrię niewątpliwie. Sytuacja eskalacji w relacjach z Rosją absolutnie nam nie służy. Widać doskonale, że są to tematy zastępcze. Polska nie ma żadnych realnych instrumentów do wywierania wpływu na to, co się dzieje wewnątrz, wewnątrz Rosji, a tego typu działania po prostu zwyczajnie szkodzą nam, jako Polakom i polskiej racji stanu. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia Księgarni Geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a Bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób przystępny pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały Polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info.